Gratulacje za zwycięstwo, chociaż błędów nasz zespół nie uniknął. Japończycy też nie uniknęli błędów, bo to jest gra błędów. Natomiast myśmy wyciągnęli ten mecz, bo oni wyszli na prowadzenie w drugiej połowie. No mieli parę ciekawych akcji, próbowali też 7-6, ale myśmy byli na to przygotowani. Natomiast oczywiście no, nie można oczekiwać też od tych chłopaków, którzy przyjechali tutaj, są niektórzy debiutantami i widzieli się dwa dni, że wszystko będzie się od razu wiązało. Natomiast było bardzo dużo pozytywów, tak jak na przykład gra w obronie Denisa Częsnego, Sypa też w obronie nam pomógł. Dużo piłek skończył z koła, Paczas początek miał słabszy, a drugą połowę zagrał pomimo problemów dużych z łokciem. Także tam jest dużo elementów, które złożyły się na to, że dzisiaj ten mecz, może i lepiej dla publiczności, skończył się po karnek, bo było więcej emocji. Natomiast to myśmy mieli piłkę na zwycięstwo, a nie Japonia, bo myśmy mieli z koła sam na sam sytuację w drugiej połowie pod koniec. Właśnie, bo dzisiaj też rozmawialiśmy z Kamilem Sypszakiem, on też jest zadowolony, że dostał tyle minut na boisko, no i chyba swoje zadanie wypełnił. No oczywiście, że tak. On jest jednym z członów tego zespołu. Tak samo będziemy próbowali wykorzystywać szeroką kadrę na tym turnieju, ale oczywiście zależało nam na zwycięstwie, bez dwóch zdań. Szczególnie, że no, mamy dużo zmian w naszym składzie, poza tym są kontuzje, nie ma Pawła Ogendy, Tomka Gębali i wielu innych. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, że to w takim wymiarze, przede wszystkim jeżeli chodzi o podejście do meczu, o waleczność, o zaangażowanie i o końcówkę meczu się udało. A pan trener pamięta jakiś taki mecz reprezentacyjny zakończony rzutami karnymi? Szczerze mówiąc, nie. Ale to właśnie chyba też jest taki element dość bardzo ważny, jeśli chodzi o psychikę, wykorzystanie w takim momencie rzutów karnych. No na pewno i też z drugiej strony trzeba sobie zdać sprawę, że trzeba taki element też trenować i do tego są potrzebni specjaliści, którzy potrafią te siódemki wykonywać, ale na przykład Szymon Sićko dzisiaj podszedł i rzucił jak doświadczony 30-latek. Właśnie, to jesteśmy przed drugim meczem turnieju Czechy-Rumunia. Jakie typy, jeśli chodzi o finał? Właśnie, kto będzie naszym rywalem? Ciężko mi jest powiedzieć. My się cieszymy, że możemy zagrać w finale, natomiast widać, że jest paru młodych chłopaków w zespole czeskim i zobaczymy, jak sobie poradzą w meczu z Rumunami, którzy są na pewno wymagającym przeciwnikiem. Ja nie typuję niczego. To, co nam przyniesie los, to przyjmiemy z radością. A zadanie dla naszego zespołu, oprócz zwycięstwa, co chcecie jeszcze, nie wiem, przećwiczyć, przetrenować? My nie mamy czasu za bardzo na wielkie trenowanie, natomiast jutro o 10 mamy krótkie, prawie godzinę jeszcze na to, żeby pewne rzeczy skorygować. No przede wszystkim pod przeciwnika się przygotować. No tu było parę elementów, bo jeszcze no widać było, no przede wszystkim to jest brak zgrania. Myśmy nie wykorzystali za bardzo szybkiego środka. Drugie tempo w końcu też możemy się lepiej zachowywać. I na drugich w obronie, bo tam trochę przegrywaliśmy jeden na jeden i to nas bolało. Dobra, dziękuję bardzo.